Witam Państwa w programie Tło Wydarzeń. Dzisiaj porozmawiamy o koszalińskiej kompanii rycerskiej, bo w tym stowarzyszeniu sporo zmian, sporo nowości. Moim gościem jest Leszek Jęczkowski, właśnie z koszalińskiej kompanii rycerskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Może już przestanę być inkognito, to ja. Tak, w takich strojach, takich zbrojach można was zobaczyć, kiedy jesteście właśnie w czasie waszych działań w koszalińskiej kompanii rycerskiej i co ciekawe, macie nową siedzibę. Udało się chyba po wielu tygodniach, miesiącach znaleźć to już docelowe wasze lokum. Ciężko było? Chcielibyśmy, żeby było docelowe. Teraz jest mamy. Czy udało się łatwo znaleźć? Przesympatyczne panie i współpraca z osobami, które właśnie podpowiadały nam, gdzie udało nam się w dawnej siedzibie Motylka, to jest przy Nocie. I tam mamy zbudowaną gildię, no 3 miesiące takiego odświeżania, tak żeby można było wejść z takim nowym oddechem rycerskim i wreszcie tak otwieramy już. No i jakie tam działania będą w środku? Wszystko to, czym się zajmujecie, będzie miejsca odpowiednio dużo? Czy powiem tak, że szukanie takiej siedziby, gdzie właśnie jest dużo miejsca, gdzie można robić, też wynika z tego, że od jakichś mniej więcej 3 lat bardzo dużo robimy, bardzo dużo działań. Jest klub gier planszowych, który nawet właśnie wczoraj miał pierwsze spotkanie i to jest regularne spotkanie około 20-30 osób. Mamy szermierkę, która odbywała się nawet 2 razy w tygodniu i też już jest grupa osób, która uczy się fechtunku na miecz jednoręczny, półtoraręczny, szable. Są warsztaty tańca średniowiecznego. Musimy mieć miejsce, żeby tutaj się trochę pobawić. Oprócz tego jeszcze mamy warsztaty kaligrafii, które są też cały czas na bieżąco. Tego coraz więcej było i w końcu stwierdziliśmy, że dojrzeliśmy do tego, żeby po 15 latach wreszcie mieć siedzibę. No i ruszamy z gildią rycerską. Mamy miejsce, mamy odświeżenie, no i tak będziemy ją ciągle doskonalić. Tak, i to oficjalne otwarcie, bo już tam jakieś działania się dzieją, tak. ale to oficjalne, takie można powiedzieć uroczyste otwarcie odbędzie się już w najbliższą niedzielę przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którą od wielu, wielu lat także jako rycerze wspieracie. No właśnie przy okazji. Orkiestra Świątecznej Pomocy, pomaganie dzieciom, to jest też taka jedna z ważniejszych rzeczy, którą się zajmuje bractwo od początku właściwie, jak jesteśmy. To widać nas i w szpitalach, i widać nas w hospicjach. No a Orkiestra Świątecznej Pomocy, pod sztandarami Orkiestry Świątecznej Pomocy jesteśmy już 16 raz, także to już jesteśmy takim samoistnym sztabem troszeczkę działającym. Mamy już honorową nazwę, najcięższe puszki Wośpu, może z racji zbroi i tego, co przynosimy do sztabu. Także tutaj państwu i wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za ofiarność wrzucania do tych puszek. Będziemy walczyć do końca. No i przy okazji właśnie takiej ważnej rzeczy, jaką jest Orkiestra Świątecznej Pomocy, otwieramy tą naszą siedzibę, żeby może więcej osób przyszło, zobaczyło, jak to wygląda już tak rycerzy na swoich włościach. W poprzednich finałach często gościliście w centrach handlowych, ale w związku z tym, że w tym roku jest niedziela niehandlowa, to niestety nie będziecie chodzić po centrach handlowych, ale będzie można was znaleźć tylko w tej nowej siedzibie, czy tak, że będziecie gdzieś po mieście się poruszać? Do tej pory Woś prowadziliśmy w bardzo gościnnych murach Emki, tutaj niedaleko, gdzie tutaj pan dyrektor i w ogóle obsługa bardzo nas miło zawsze tam gościła. Byliśmy w Muzeum Koszalińskim przez kilka lat. No w tej chwili będziemy w naszej gildii. Będziemy oczywiście chodzić też po mieście, bo to sobie nie wyobrażam inaczej. Natomiast będziemy faktycznie stacjonować. Tam przede wszystkim chcielibyśmy dla wszystkich ofiarodawców, darczyńców, przygotować troszeczkę atrakcji. Czyli co, będzie można sobie postrzelać z łuku? Jasne. Nie wyobrażam sobie inaczej. Będzie można powalczyć. Oczywiście wszystko i strzelanie z łuku i walki na miecze to będą takie bezpieczne, tak żeby tutaj kaski mamy i takie... Takie plastikowe miecze. A takie gumowe, troszeczkę gumowe. Tak to wygląda, ale jest to wszystko bezpieczne i dla dzieci i dla dorosłych. Będzie można przymierzyć zbroję, odziać się, zrobić jakąś fantastyczną fotę. Razem z nami będą jeszcze bracia młodsi w broni, czyli odtwórcy II wojny światowej i współczesnych żołnierzy. Będzie Stowarzyszenie Perun.
Oni też przygotowują swoje atrakcje, będzie też możliwość sfotografowania się, mają jakąś taką mini kafejkę zrobić. No a też będzie można przymierzyć ten cały sprzęt wojskowy, także będzie i te wieki średnie, i te młodsze, także mam nadzieję, że dużo atrakcji. Od której godziny tam się spotykacie? Przy ulicy Jana Skolna 38, jak dobrze pamiętam? Tak jest, Jana Skolna 38, doskonale. Od 10 będziemy już podwoje otwieramy, o 18 chcemy zamknąć i oczywiście całą średniowieczną kawalkadą przy wsparciu żołnierzy ruszymy pod ratusz, żeby zakończyć Orkiestrę Świątecznej Pomocy i pewnie jak co roku wejść jako ostatnie, najcięższe puszki w Ośpu. No tak, porozmawialiśmy trochę o waszej działalności. Co ciekawe, takie oryginalne, bo chyba w średniowieczu tego nie było, to gry planszowe. Tym się również zajmujecie. Wczoraj byliśmy z kamerą na właśnie waszym spotkaniu. Czy tych gier jest coraz więcej? Przybywają one w waszej kolekcji? Ile już macie? To już chyba z paręset tych gier. Aż strach, tak, nie wiem, ja 200 wzwyż, bo to już jest tak, całe szafy, zresztą pan redaktor widział. Natomiast chyba najfajniejsze jest to, że jest taki odzew, tak, bo... renesans gier planszowych. Jest absolutny renesans. My sami gramy, lubimy to. Dlaczego? Bo jest to właśnie odejście od komputera. Nie ma już ekran człowiek, tylko można przyjść z całą rodziną, można przyjść z dziećmi. I tak się też dzieje u nas właśnie do Gildii Rycerskiej. Przychodzą rodziny z dziećmi, jest interakcja z osobami, można poznać nowych ludzi, pograć w przefantastyczne gry. No muszę się pochwalić, też jesteśmy twórcami. No właśnie o to też chciałem zapytać, zaraz do tego dojdziemy. I w czwartki popołudniami można przychodzić na te gry planszowe. Ustalamy jeszcze harmonogram, ponieważ właśnie już tak jak powiedziałem, bardzo dużo warsztatów mamy takich pomysłów na działalności. Także będziemy ustalać harmonogram, kiedy to się będzie działo, ale wszystko na naszych stronach tej Gildii Rycerskiej i Koszeńskiej Kompanii Rycerskiej będzie można zobaczyć, tak żeby przejść. No wiadomo, że taki nowy obiekt wasz, trzeba go opłacić, prawda, tą opłatę, więc, tak. Więc jakiś musicie mieć też wpływ, dochód. Dlatego na przykład będzie możliwość pożyczania takich wspaniałych gier, jakie posiadacie, do domu, na przykład jak ktoś robi prywatkę. No i za parę groszy można świetną sobie także rozrywkę zapewnić, wziąć do domu i oddać. No utrzymanie tej gildii jest dla nas wyzwaniem. Nie ukrywam, bo większość naszej pracy to jest zupełnie charytatywna i po godzinach charytatywnie wszystko robimy. Jest wyzwanie, żeby co miesiąc dźwignąć tutaj, ale wydaje mi się, że będzie tak szeroka i taka atrakcyjna oferta i patrząc też na ilość Koszalinian i osoby, które przyjeżdżają spoza Koszalina, ile osób korzystało, no mam nadzieję, że tutaj zespół uda nam się to miejsce takie fajne, atrakcyjne dla Koszalina utrzymać. No i wróćmy do tej gry. Oprócz tego, że macie setki gier wydanych przez różne firmy, to również stworzyliście własną grę jako Koszalińska Kompania Rycerska. Jak wyglądał w ogóle ten proces tworzenia tej gry? No zaczęło się od tego, że uwielbiamy gry planszowe. Uwielbiamy właśnie spotkania, strategie, wymyślanie. No i nasz mistrz Bartłomiej Zielonka wymyślił, zróbmy sami taką grę. Oparliśmy ją o wydarzenia, które działy się na naszych ziemiach, o uprowadzenie Wilhelma z Geldrii, właśnie koniec XIV wieku. Sam początek Wielkiej Wojny, która doprowadziła do bitwy pod Grunwaldem, czyli nasz okres też. Zresztą miłośników historii nie tylko zachęcam do w ogóle zaznajomienia się z tą historią. Bo działa się na naszych ziemiach. Tak, dokładnie tu się działa. Nawet Koszalin był w to zamieszany. Świdwin był w to zamieszany. Połczyn, fantastyczna rzecz. No i udało nam się zrobić. Przy znowu wsparciu grafików, no ja robiłem grafiki tak osobiście, ale Damian, to nasz artysta koszaliński, zrobił przepiękną okładkę. Były też osoby, które nam graficznie pomogły plansze zrobić. No i jakby finałem tego projektu było rozdanie prawie 70 gier, ponad 70 gier do domów dziecka, do rodzin zastępczych, do rodzinnych domów dziecka.
No i też my pojedyncze egzemplarze też wykupiliśmy sobie i też mamy. Więc można przyjść do was i też pograć w tą grę. Tak, jeszcze mamy po domach, tak, jeszcze pochowane. I oprócz tego, że macie tą swoją nową gildię, tą nową siedzibę, to także no, nie zapominajmy o tym, że macie swój park Robin Hooda, który wygrał jakiś czas temu w tym budżecie obywatelskim. No tam wiadomo, teraz jest zima, to ciężkie warunki, no ale chyba będzie wielki powrót na wiosnę. Znaczy nie wyobrażam sobie inaczej. No strzelamy od 15 lat, bo już nawet troszeczkę dłużej. Wreszcie mamy w Koszalinie obiekt z prawdziwego zdarzenia łuczniczy. Zresztą ja powiem, że miałem nadzieję, ale nie spodziewałem się takiego odzewu. Udało nam się już po otwarciu tego parku dosyć tak fajnie, bo zrobiliśmy turniej, ale potem też przez miesiąc udostępnialiśmy nasz sprzęt w porozumieniu z miastem i zarządem obiektów sportowych. I co ciekawe, bardzo dużo Koszalinian przychodziło ze swoim sprzętem, ze swoimi strzałami, ze swoimi łukami. 11 listopada zrobiliśmy taki turniej w związku z rocznicą odzyskania niepodległości i też przyszło sporo osób ze swoim sprzętem, wzięło udział w turnieju. Także ja myślę, że ten sport, który jest zaczarowany, on jest fantastyczny. Mam nadzieję, że poruszy tutaj jeszcze więcej Koszalinia. Też mamy taką nadzieję. Ja w imieniu Koszalińskiej Kompanii Rycerskiej zapraszam Państwa na ulicę Jana Skolna 38 obok NOT-u, gdzie znajduje się nowa siedziba. Tam można właśnie postrzelać z łuku, czy przebrać się za rycerza, spróbować szermierki na miecze. Można również pograć w gry planszowe. Oficjalne otwarcie przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w najbliższą niedzielę. Zachęcam serdecznie do odwiedzin. Moim gościem był Leszek Jęczkowski z Koszalińskiej Kompanii Rycerskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.